Witajcie w naszej bajce. Tak mogę zapowiedzieć ostatni materiał w tym wydaniu serwisu Silesia Flash, bo za sprawą materiału Fatimy Orlińskiej przeniesiemy się teraz przedpremierowo w świat Akademii Pana Kleksa. Ta wróciła na ekrany polskich kin za sprawą nowej filmowej wersji powieści Jana Brzechwy. Przedpremierowy pokaz odbył się w Katowicach, mieście, które przewija się w historii głównej bohaterki filmu. Witam w Akademii Pana Kleksa. W filmowym, wymyślonym świecie, który gigantyczną popularność zdobył 40 lat temu. Jak zmienił się od tamtego czasu, przekonamy się już 5 stycznia, bo wtedy nowa Akademia Pana Kleksa wejdzie do kin. To był bohater mojego dzieciństwa, więc kiedy po 40 nagle dostaję propozycję, to oczywiście, że czułem wielką presję. Z drugiej strony to jest taka presja, na którą też się czeka, bo po zimnej wojnie już był tak spokojnie się zrobiło. Nie? A tu nagle mnie zaczepiają ludzie na ulicach, mówią: nie spieprzcie tego, to jest film mojego życia i tak dalej. I oczywiście będę się starał. Bardzo tu pomogła postać samego Piotra Franceskiego, który na próbie po prostu szybko przeszedł ze mną na ty. Na pierwszej konferencji dał symboliczny guzik i też czułem się, o wiele lepiej się człowiek przygotowuje do filmu z taką akceptacją samego mistrza. Więc tak, oczywiście, była wielka presja. Historię Akademii Pana Kleksa na nowo pisze główna postać w filmie, Ada Niezgódka, która związana jest z Katowicami. Wątek stolicy województwa śląskiego pojawia się w produkcji nieprzypadkowo. Jest oczywiście dumny, bo to nie tylko sam film, ale też bajka Pana Kleksa, która mieści się w Katowicach. To wszystko jest wspaniale ze sobą połączone. No i oczywiście sceny z Katowic. To bardzo cieszy, bo to jest jedno z miast, w których były kręcone zdjęcia do nowej edycji Akademii Pana Kleksa. I bardzo cieszy, bo to jest trochę spełnienie takich naszych, czy moich osobistych marzeń z dzieciństwa, jako katowiczanina. A więc w bajce Pana Kleksa będziemy mieli osobę, która jest z Katowic po prostu i jest jednym z uczniów, czy jedną z uczennic Akademii Pana Kleksa. Reżyserem trylogii jest Maciej Kawulski, dotychczas kojarzony bardziej ze sztukami walki niż filmami dla dzieci i młodzieży. Podjął się on nieoczywistego dla siebie tematu. Inspiracją filmu była mieszcząca się w Katowicach bajka Pana Kleksa, miejsce nauki poprzez zabawę. Reżyser od początku jednak wiedział, że ta pisana przez niego bajka musi być osadzona we współczesnym świecie, dlatego wyznaczył sobie konkretne cele. Odnalezienie języka, którym mówią dzisiaj dzieci, którym myślą, muzyki, której słuchają, sposobu żartów, z których się śmieją, granicy strachu, która jest dla nich wyzwaniem i tą przestrzenią, która zaczyna tą granicę przekraczać. To są odpowiedzi, które każdy musi sobie odpowiedzieć. To są pytania, na które każdy musi sobie odpowiedzieć, robiąc coś dla dzieci, chcąc do nich mówić. Jeżeli chodzi o problemy, no to tu już jest hulaj dusza. To jest kwestia, co chcesz im powiedzieć, co chcesz im przekazać. Ja akurat wiedziałem, co chcę przekazać. Szukałem sposobu, jak ich zainteresować. Jak wciągnąć ich do własnej gry, jak zdobyć ich uwagę. Jak już tą uwagę zdobyłem, to odważyłem się powiedzieć, to teraz patrzcie, co z tą uwagą zrobię. I to nie koniec tej historii, bo druga część nowej Akademii Pana Kleksa jest już na etapie postprodukcji. Nie wiadomo jeszcze, kiedy pojawi się w kinach.